Siema, grasz dużo w Apex Legendy i miewasz problemy ze spadkami FPS-ów? Spoko. Ja też miałem, dlatego w tym filmie spróbuję Ci pomóc. Ja jestem Michał, w internecie bardziej kojarzony jako Michel, jestem variety streamerem, ale Apex jest moją główną formą rozrywki poza streamami. Sama gra sprawia mi bardzo dużo fanu, ale od strony technicznej trochę kuleje. Ale zdradzę Ci kilka prostych rzeczy, które sprawiły, że gra wyglądała trochę gorzej, ale chodziła o wiele lepiej. Uważam, że Apex jest ładną grą i potrafię wycisnąć z naszego komputera ostatnie soki. My mu trochę pomożemy. Nie będę poruszał tematyki overclockingu, ponieważ uważam, że jest to temat na trochę inny materiał i jest też więcej z tym zabawy, a ja spróbuję wam pokazać, jak za pomocą niektórych ustawień Windowsa ingerencji w same pliki gry możemy dodać te parę dziesiąt klatek na sekundę. Zaczniemy od najprostszej rzeczy, czyli po prostu zmiana planu zasilania naszego komputera. A żeby to zrobić, wchodzimy w panel sterowania, opcje zasilania i defaultowo zakładka wysoka wydajność jest w planach dodatkowych. Zaznaczamy to i tyle. Kolejną rzeczą będzie wyłączenie trybu gry oraz aplikacji w tle. A więc wciskamy guzik Windows i wpisujemy aplikację w tle. Odznaczamy, zezwalaj aplikacją działanie w tle. Zrobione. Od razu skorzystamy sobie z wyszukiwarki po lewej i wpisujemy tryb gry. Upewniamy się również, że jest on wyłączony. Kolejną zmianą Windowsową będzie zmiana trybu grafiki. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy to robi cokolwiek, ale mam to włączone. Tak więc, wchodzimy w ustawienia i wpisujemy grafika. Mamy ustawienia grafiki, włączamy przyspieszenie GPU oraz możecie jeszcze tutaj dodać APX-a, żeby był specjalnie renderowany za pomocą karty graficznej. I ostatnią zmianą Windowsową będzie nadanie większego priorytetu dla naszej aplikacji. Można to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy, wchodzicie w menedżer zadań, szczegóły, szukacie APX-a na tej liście, szukamy r5ipix.exe, dajecie prawym, ustaw priorytet i zmieniacie go tutaj. Ja poprzednio miałem wysoki. Aktualnie nie mogę tego zmienić, ponieważ jest odmowa dostępu. Dlaczego? Tamten błąd wyskoczył dlatego, że u mnie r5ipix.exe jest ustawiony jako administrator w samym folderze Steamowym. Jeżeli nie chcecie ingerować w pliki samej gry, pokażę wam takie optymalne ustawienia graficzne w samej grze. Osobiście dałbym wszystko, co jest na najniższe, poza streamingiem tekstur. Dałbym tak pomiędzy Very Low, a Low, Anti-Aliasing wyłączony, Nvidia Reflex włączony plus Boost. I tutaj mamy całkiem ciekawą opcję. Jest to adaptacyjne skalowanie rozdzielczości. Co to znaczy? Możecie zaznaczyć, ile procent ma być skalowana rozdzielczość podczas sytuacji w grze. Jeżeli ustawicie to na 100%, podczas na przykład powiedzmy teamfightu, gdy będzie się działo bardzo dużo, rozdzielczość drastycznie spadnie, żeby dać wam trochę więcej klatek i dać trochę przewagi podczas walki, ale wszystko będzie rozmazane, ile to co będziecie widzieć, bo no po prostu będzie niższa rozdzielczość. Ja osobiście bym tutaj ustawił wartość tak 50-40, wydaje mi się, że to jest dosyć optymalnie. Ta rozdzielczość nie jest aż tak niska, a może wam troszkę pomóc w trakcie gry. I teraz przejdziemy do opcji, które mają tak naprawdę największy impact na naszą grę. Wchodzimy kolejno w ten komputer, nasz dysk lokalny, w użytkowników, tutaj będzie wasza nazwa użytkownika, zapisane gry, respawn, Apex, pliki lokalne i teraz jest to, co nas interesuje najbardziej, czyli videoconfig. Videoconfig to plik, który będziemy edytować i w nim będą znajdowały się wszystkie informacje dotyczące naszej grafiki. Wchodzimy w niego i mamy tekst. Opcją, która tak naprawdę interesuje od nas najbardziej, jest CSM Enabled. Co to jest? Są to cienie. W momencie, gdy je wyłączymy, czyli ustawimy wartość na 0, nagle nasza gra nie będzie miała żadnych cieni. Możemy również tutaj edytować rozdzielczość, możemy ustawić customową oraz na przykład frame time, w jakim będą generowane nasze klatki. Moje takie prywatne ustawienia wyglądają w sposób następujący. Jeżeli chcecie mieć identyczne, link będzie w opisie. Ja osobiście mam GPO frame time ustawiony pomiędzy 6500 a 6900, rozdzielczość 1680 na 1050. Na przykład streamowanie tekstur mam na tam gigabyte. I no, tak jak widzicie, tak to wygląda. I teraz bardzo ważny krok. W momencie, gdy zapiszecie już swój plik, klikacie prawym przyciskiem myszy na videoconfig, właściwości i musi być zaznaczone tylko do odczytu. Dlaczego? W ten sposób gra będzie odczytywać nasz plik, ale nie będzie go nadpisywać. W momencie, gdy odpalacie grę, będą jakieś tam defaultowe ustawienia gry i wszystko to, co zrobiliście tutaj, zostanie zniszczone.
Dlatego zaznaczacie tylko do odczytu i voilà. I ostatnią rzeczą, którą zrobimy, będą customowe opcje uruchamiania gry. Także wchodzimy w Steam, biblioteka, naszą grę, właściwości, opcje uruchamiania. Co tutaj wpisujemy? Wpisujemy tą linijkę tekstu. Ona tak naprawdę mi osobiście pomogła bardzo, ale to bardzo. I teraz jest mała rzecz. Każdy może mieć ten tekst trochę inny. Dlaczego? Pokoju będzie myślnik refresh, musicie wpisać swoje odświeżanie monitora. W moim przypadku jest to 144, możecie mieć 60, 75, 165 Hz, jak zwał, tak zwał. Także musicie sprawdzić po prostu w panelu NVIDIA, jaki macie refresh rate. Tak jak mówię, w moim przypadku jest to 144. Oraz pomyślnik threads, tutaj wpisujecie ilość rdzeni w waszym procesorze. W moim przypadku jest to 6, sprawdzacie to za pomocą zakładki manager zadań. Wydajność, jak macie swój procesor, macie rdzenie, wątki, patrzycie na rdzenie. 6, wpisujecie 6. Kopiujecie zawartość opcji uruchamiania, link również będzie w opisie i wklejacie po prostu do opcji uruchamiania. Enter i that's it. Zrobione. Jeszcze jedną rzeczą, o której zapomniałem, jest w sumie panel sterowania NVIDIA, który niestety domyślnie jest w języku polskim. Moje ustawienia wyglądają w sposób następujący. I nie wiem, czy po prostu chcecie się bawić w zmianę języka na angielski, albo jeżeli jesteście dobrzy z angielskiego, to po prostu możecie mniej więcej odnaleźć się po prostu, patrząc na to, co jest tutaj. Tak jak widzicie, sama gra wygląda o wiele prościej, nie ma cieni, no, tekstury są troszkę rozmazane, ale mamy stałe 144, więc jest gitara. W pewnym sensie te ustawienia dają wam również przewagę w grze. Co ono myśli? Poza oczywistym boostem w FPS-ach, po prostu ten ekran jest czystszy. Jest mniej efektów, rozmazań, cząsteczek itd. Przez co widzicie troszkę więcej na polu bitwy i możecie w ten sposób mieć małą przewagę nad przeciwnikiem, co może zadecydować o waszej wygranej. Ja wam dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że widzimy się na streamach. Twitch.tv/Michelini, godzina 20:30, od poniedziałku do soboty. Gramy, gadamy i generalnie dobrze spędzamy czas. Także do zobaczenia, trzymajcie się i miłego grania. Pa, pa.